Przepraszam, przepraszam, mam pytanie. Ile czasu pani spędza na zakupach? Niecałą godzinę. Niepełną godzinkę. 6 godzin, 14 minut i 13 sekund upadło. Dziękuję bardzo. Zaczęło się w sumie tak jak u wszystkich. To był rok 1992. Otworzyli w mieście pierwszy market. No i wiadomo, szok. Wycieczki szkolne, pamiątkowe zdjęcie na pasażu, pierwszy spacer z wózkiem po zakupy, no i pierwsza promocja. Czekolada z okienkiem, moja ulubiona. Kup dwie, trzecia gratis. Ja nigdy w życiu nic nie dostałem za darmo. Tak naprawdę na wszystko musiałem zarobić sam, nie? A tu nagle hipermarket rozdaje rzeczy. Tak po prostu. Jak widzę napis promocja, to mi się zapala czerwona lampka. Promocja, obniżka, okazja. Po angielsku sale. To są moje ulubione słowa. Przecenione. Dużo trenujesz do wyprzedaży? A nie widać? Bez tego ani rusz. Wstaję wcześniej, no i przed pracą robię jeszcze rundkę. Lubię popatrzeć na supermarket o poranku. To mnie nakręca na cały dzień. Daj kopa. Jedni robią to dla prestiżu, drudzy dla pieniędzy, a mój kolega Waldek to ma smykałkę do interesów, nie? I jak tylko zaczęli odwoływać te loty do Egiptu i Tunezji, to chłopak podskoczył do supermarketu i wykupił cały zapas samoopalacza. No i wiadomo, po dwóch tygodniach ceny wystrzelił w kosmos, więc wtedy zarobił fortunę. Od tamtej pory wszyscy mówią mu Barak, jak ten egipski prezydent, nie? Z Markiem znamy się kupę lat. Wspólnie zaczynaliśmy wyprzedaże od spożywki. Kurczaki, karpie. Potem przerzucił się na AGD. W tej chwili wymiata telewizory. Jest w tym świetny. Prawdziwy z niego wojownik. Czyli o czwartej czekamy na zmianę. Godzinę ty, godzinę ja. Jak tylko otworzą... Znajomość terenu, strategia i niestandardowe działania. No to jest klucz do sukcesu. Tylko tak można zaskoczyć rywali. Ważnym elementem jest rozpoznanie. Lubię pokręcić się po supermarkecie, poczuć jego klimat, poddychać półkami, zebrać materiał. To prezentuję przy zakupach. No i wózek. Najważniejszy jest wózek. Zapomnij o tych kiepskich modelach pod marketami. Zero amortyzacji i są piekielnie nadsterowne. Ja swój ściągnąłem z Niemiec. Wymaga oczywiście lekkiego klepania, ale teraz jest jak złoto. Nigdzie się bez niego nie ruszam. Nic nie zastąpi tego uczucia, gdy pierwszy dobiegam do półki i pakuję rzeczy do wózka. Nic nie sprawia mi takiej radości. To jest lepsze niż seks. Przynajmniej tak mi się wydaje. To co, że nie ma dziewczyny? Maruś to dobry chłopak. Żadna na niego nie zasługuje. To taki chłopak, co posprząta, ugotuje, pozmywa, a zrobi zakupy jak żaden inny. Zresztą co mam do roboty? Przecież nie będę siedział w domu i głupio przed komputerem, nie? A kupowałeś kiedyś w internecie? Próbowałem. Daj pan spokój, zanim się podłączy ten komputer, tę całą myszkę i tę inną maszynerię, to człowieka za przeproszeniem krew zalewa. Przepraszam pana. Daj pan spokój. Przepraszam, przepraszam. Dąż do kamerów, ci przypi***. Przepraszam, robisz zakupy w necie? Ciuchy z neta? Hello! W internecie kupują tylko brzydkie laski. Mnie w pasażu wszyscy znają. Zakupy to prestiż. A w internecie wchodzę tylko na pudelka. Dziękuję. Proszę. Trudno mi o tym mówić. Znam Marka osobiście od wielu lat. Razem buszowaliśmy po małym AGD latami. Ale ja w sumie, no co, no, założyłem rodzinę, ustatkowałem się, a Marek? Marek to chyba nigdy nie wyrósł z tego wózka. Ręka jeszcze trochę boli. Pamiętny weekend bez wad na Bielanach. Przejeżdżałem najlepsi, pierwsza liga. Na tych promocjach nie ma przebacz. Wszystkie chwyty dozwolone. Weekend bez wad to promocja ogólnokrajowa. Panie, to jest normalnie szarańcza. Plaga jakaś. Jak są te wszystkie wyprzedaże, potrafią godzinami koczować tu i walić w drzwi, jak zwierzęta.
czasami, żeby to wszystko zostawić i ustatkować się? Nigdy. Jest w tym coś magicznego. Tysiące Polaków, takich jak ja, co weekend wyruszających do supermarketu. Jedni po mleko, drudzy po telewizor, a inni jeszcze po to, żeby się poszwendać. To jest wpisane w polską kulturę. Kojarzysz scenę otwarcia w Słonecznym Patrolu? Dawid Hasselhoff, zwolnione tempo, biegnie, biegnie i skacze. Płynie, płynie. W supermarkecie na promocji czuję się właśnie tak, jak ryba w wodzie. W supermarkecie to ja jestem Dawidem Hasselhoffem.